Damian, od pierwszej rundy sporo chaosu, nie byłeś w stanie uporządkować pojedynku do końca. Tak, troszkę początek był nerwowy, dlatego że przeciwnik był bardzo wymagający i miałem duży respekt. Kurczę, brąz na olimpiadzie to jednak jest już solidne osiągnięcie, więc z respektem podszedłem do walki, ale później z rundy na rundę jakoś rozkręcałem się i chyba nie wyglądało to najgorzej. Ale tradycyjnie, jak przyjąłeś cios, to włączał ci się ten instynkt walki, który się zawsze włączał w takich sytuacjach. Tak, zgadza się. Coś w sobie takiego mam, że jak przyjmę, to od razu chcę odgryźć się po prostu i nie boję się wymian. Aczkolwiek, no, walka chyba mogła się podobać. Po trzeciej rundzie trener Raubo, delikatnie mówiąc, miał do ciebie trochę zastrzeżeń. Możesz powiedzieć, o co tam chodziło? A troszeczkę za bardzo się rozluźniłem. Zabrakło koncentracji, gdy go trafiłem. Od razu włączyło mi się takie mankamenty, kurczę. Podniosłem sobie rękę i tak, nie wiem. Czujesz, że można było wygrać? Miałeś w ogóle nadzieję, że wygrasz ten pojedynek, bo mam wrażenie, że oglądałem trochę tego przeciwnika, miał kilka lepszych występów. Tak, mogli dać tą walkę mi, jak i jemu, no dali olimpijczykowi, więc nie można mieć pretensji. Werdykt chyba mógłby pójść w dwie strony, choć nie widziałem walki i ciężko mi ocenić. Wiesz, kiedy będziesz boksował? W niedzielę wyjazd do Stanów, a za 2 tygodnie w sobotę w Wenezueli boksujemy. Teraz 2 tygodnie w Stanach będziemy trenować i chłopcy właśnie też boksują od nas, tylko inne wagi, w Stanach. Okej, dzięki, powodzenia w Wenezueli. Dziękuję bardzo.